Polski Ład, 700 stron dokumentu pisanego nie literackim językiem, a urzędniczym, nie nadaje się do czytania, tylko do stosowania w bieżących punktach i aspektach, w których wchodzi aktualnie w życie. Przez ostatnie lata wprowadzane są przepisy w taki oto sposób. Wprowadzamy przepis, który coś zwiększa, coś potęguje, tak jak w tym wypadku podatki, i równocześnie z nim wprowadzamy drugi, który łagodzi zapisy tego pierwszego. Przecież to nie ma sensu zupełnie. Należałoby od razu przemyśleć sprawę i wprowadzić jeden przepis bez konieczności wprowadzania jakichś dziwnych tarcz. Zapobieganie nieszczęściom, które pojawią się po 2020 roku, może być bardzo trudne. Te rozwiązania, które są przykrywane, pozorne korzyści przykrywane kosztami, widać też bardzo dobrze w samorządach. Samorządy dostaną 7,2 miliarda złotych, ale jednocześnie oddadzą 13,5. Dlaczego nie zabrać od razu 4 miliardy i nie bawić się w różne rozgrywania, komplikując całą procedurę i sprawiając pozory robienia czegoś dobrego? Opole też straci. Opole straci nie mniej jak 30 milionów złotych w przyszłym roku. To potężna kwota, która zagraża długoletnim inwestycjom, bardzo destabilizując tą sytuację. Jeżeli chodzi o Polski Ład, to rok 2022 to jest ten moment, w którym budżet będzie się zmierzał z trudnymi konsekwencjami tych zmian, dlatego że przyjęliśmy budżet miasta uszczuplony o 30 milionów złotych, jeżeli chodzi o udziały w podatku PIT, ze względu na zmiany legislacyjne, które pod reformą Polskiego Ładu zostały od 1 stycznia dokonane. Dlatego też te 30 milionów złotych, mimo zmian ustawy o dochodach JST, nie będą rekompensowane w sposób prosty, dlatego gdyż mówi się o subwencji wyrównującej, ale subwencji rozwojowej, która nie bezpośrednio przełoży się na nasze potrzeby bieżące. Czyli jednym słowem, żeby funkcjonowało miasto, musi być zagwarantowane również dochody bieżące, które pozwalają mu na funkcjonowanie, oprócz tych kwestii inwestycyjnych, które miasto realizuje. Nie wiemy, jak ostatecznie te środki będą przepływać, jeżeli chodzi o kolejne lata, dlatego też trudno nam się jednoznacznie odnieść w roku bieżącym co do skutków lat kolejnych. Niemniej jednak już rok 2022 będzie ogromnym problemem dla spięcia finansów miasta w zakresie jego funkcjonowania. Żądamy większego udziału jednostek samorządu terytorialnego, czyli po prostu gmin i województw, w podatkach, które są odprowadzane do państwa, dlatego że ubożenie samorządów wiąże się z ubożeniem ich mieszkańców. Nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, że wielu miastom na Opolszczyźnie, jak również tutaj w Opolu, zabraknie pieniędzy na przykład na wkład własny, jeżeli kiedykolwiek pojawią się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy czy jakiekolwiek inne dotacje unijne. Dokonywaliśmy pewne zmiany, żeby podnieść nasze dochody. Oczywiście one są zmianami minimalistycznymi w stosunku do takiego ubytku, o którym wspomniałam, minus 30 milionów złotych. To nie ma możliwości podniesienia tak dochodów, czyli podwyższenia tak stawek, czy też komunikacji miejskiej, czy też podatku od nieruchomości, aby ten ubytek mógł zostać zrekompensowany. To są minimalne podwyżki, jakie miasto mogło dokonać, po to tylko, żeby chociaż częściowo zrównoważyć ten ubytek, po to, żeby mogło funkcjonować. Bo pamiętajmy, utrzymujemy szkoły, jednostki nasze publiczne, to są właśnie te jednostki, które z tych środków są finansowane. One nie są finansowane z kredytów na inwestycje, tylko właśnie z dochodów, jakie agreguje, jakie wpływają do kasy miasta. Dlatego też mniej tych dochodów to jest ten problem z utrzymaniem poziomu wydatków w mieście, taki jak do tej pory utrzymywaliśmy. Nie wiemy, jak będzie wyglądało to w kolejnych latach, ponieważ już rok 2022 będzie tym rokiem takim testowym, na co możemy sobie pozwolić, albo co przyhamować, jeżeli chodzi o wydatki w mieście, ponieważ musimy gdzieś szukać tego równoważenia, o ile nam się to uda. Natomiast na dzień dzisiejszy trudno jest wskazać konkretnie, w jakich kategoriach wydatkowych będziemy to szukać i gdzie faktycznie, jeżeli uda nam się, to będziemy ciąć te wydatki. Uważamy, że wbrew temu, co obowiązuje od 1 stycznia, system podatkowy należy maksymalnie uprościć. I to uproszczenie polegałoby na tym, żeby wprowadzić jednolitą stawkę podatku dochodowego, na przykład w wysokości 17%. Jest to nieuczciwe w tej chwili podwyższanie podatków w dalszym ciągu również dla osób lepiej zarabiających. Chcemy też wprowadzenia takiego rozwiązania, jakim jest kwota wolna w wysokości 30 tysięcy złotych,
złotych dla osób będących na podatku liniowym. To jest obecnie praktycznie kilkaset tysięcy przedsiębiorców. To, co jest kluczowe dla nas wszystkich obywateli, to jest zmiana od lat nieruszanego systemu struktury podatkowej związanej z tym, ile procent podatku z PIT i CIT dostają jednostki samorządu terytorialnego. To musi być na trwale zmieniony mechanizm. Reforma Polskiego Ładu będzie obniżała możliwości finansowe miasta w kolejnych latach, jeżeli chodzi o jego bieżące funkcjonowanie. To jest pewne. Natomiast na ile uda nam się to wszystko zweryfikować i dojść do poziomu nadwyżek takich operacyjnych, które nam pozwoliły zachować pełną sprawność finansową w mieście, to będzie bardzo trudne i będzie dużym wyzwaniem dla naszego miasta w najbliższym czasie.